Żyć w zgodzie z naturą można na wiele sposobów. Segregowanie odpadów, jazda elektrycznym samochodem czy korzystanie z energii odnawialnej to tylko niektóre z możliwości ratowania planety. Najważniejsza jest jednak edukacja. Dziś w Pruszczu Gdańskim odbył się miejski festyn ekoenergetyczny, który dzieciom i dorosłym pokazywał zalety ekologicznego stylu życia. Przystępując do porozumienia burmistrzów, zostaliśmy zobligowani na organizację tzw. Dni Energii. W ramach tych Dni Energii postanowiliśmy połączyć właśnie miejski festyn ekoenergetyczny z Dniami Energii i zorganizować w Pruszczu Gdańskim też taką imprezę. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli taką świadomość, że energia odnawialna jest bardzo potrzebna, żeby ją wykorzystywać. Chcielibyśmy również, żeby gospodarka odpadami i selektywne zbieranie odpadów było promowane w naszym mieście. Bardzo dobrze to idzie naszym mieszkańcom. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy nie są przekonani do tego odbierania odpadów, przekonali się. Aby nie zatruwać Matki Ziemi, każdy musi dołożyć do tego swoją ekocegiełkę. Dzisiejszy festyn powstał dzięki współpracy wielu firm i organizacji z miastem Pruszcz Gdański. Daliśmy środki, daliśmy miejsce, poza tym chcieliśmy dać. Chcemy robić takie rzeczy, to nie jest tak, że ktoś musi nas na siłę o to prosić. My zawsze jesteśmy otwarci na takie propozycje, na takie plamy, na takie imprezy, więc nie było problemu. To było krótkie spotkanie, krótkie słowa i była zgoda. Kreatywność i konkursy w walce z zanieczyszczeniami. To chyba dobra strategia, ponieważ właśnie poprzez zabawę uczymy się najwięcej. Nie można jednak popaść w monotonię. Wymyślamy nowe konkurencje z użyciem tych recyklingowych śmieci z jednego powodu. Chcemy zwrócić uwagę na to, oprócz samej zabawy, aby czasami spojrzeć na śmiecia, czy on na pewno już jest śmieciem, czy się do niczego innego nie nadaje. Czy nie warto wykorzystać pudełko na przykład do czegoś, z czego można w kreatywny sposób stworzyć jakieś fajne pióro. Czy na pewno musimy kupować kolejne rzeczy, wydając pieniądze, kupując niepotrzebne rzeczy, wyrzucając inne, a tym samym też produkując śmieci w postaci ich opakowań tak naprawdę? Czy nie warto wykorzystać kolejnych elementów, wzbudzając pewnego rodzaju kreatywność w sobie i budując elementy, z których można coś ciekawego zrobić? Każda z tego typu inicjatyw przybliża nas do oddychania świeższym powietrzem. Wszystko jednak trzeba budować od podstaw, tak więc o rzeczach tak ważnych trzeba uświadamiać już najmłodszych. Bo przecież jaki świat zbudujemy, taki zastaną kolejne pokolenia. Polecamy również zobaczyć Pruszcz Gdański, mistrzyni otwiera sekcję lekkoatletyczną oraz Pruszcz Gdański haftowany. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.